siema, nie ma to jak super moto wyjechać w taki ciepły dzień jak dzisiaj. Muszę wam powiedzieć, że ostatnio się dowiedziałem, że w Niemczech jak ze skrzyżowania pojedziesz tak, to możesz wyrok dostać za ściganie się sam ze sobą. Już nie mówiąc, że będzie drugi pojazd jakiś. Powiem szczerze, nie wiedziałem o takim czymś. Czyli jest tam karzą za wyścigi. Ale sam ze sobą? Kto się ściga sam ze sobą? Nie, no po prostu tak użyli takiego sformułowania. Jeżeli ktoś spod świateł czy spod skrzyżowania rusza z gazem ostrym, no to ściga się. A że nie mogą przypisać z kim, no to sam ze sobą. Taka sytuacja. Czyli jak jeździcie do Niemiec, to musicie na to uważać. No co, a ja przyjechałem sobie tutaj potrenować trochę, jest ładna pogoda jeszcze. Słońce w miarę wysoko. Trochę prac w ogrodzie, a teraz można trochę potrenować. O, ciągnik. Zrobię mu miejsce. Siema. Jedziemy na wlot do Bydgoszczy całą ekipą. Kije Poznań ludziom Toruń Bydgoszcz i oczywiście nasze miasto.
Termoto i zachód słońca. I się uparzyłem o kolektor. No jeszcze paruje moja skóra. Jeżeli uważacie, że potrzebne są wam jeszcze jakieś filmiki takie na temat jazdy na kole, żeby to powtórzyć, no to piszcie, nie ma problemu, zrobię, mogę zrobić naukę od podstaw, na co zwracać uwagę, jak zaczynać w ogóle uczyć się jazdy na kole, także nie ma problemu, piszcie, może tak na komentarze odpowiadając, to się nie da tego zrobić, ale na filmiku idzie to wszystko zrobić, pokazać, wytłumaczyć, tak. Stopniowo, krok po kroku, bo to jest bardzo ważne, żeby się na początku, w czasie treningów nie wystraszyć, nie przestraszyć, bo to potem zniechęca do trenowania. Czyli co, no trenujcie na kole i enduro. Nara, hejos.